Ho, 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 ho. Ledwo się skończyło wesele, a my już w rysach. Znaczy tak naprawdę się hotel nazywa Rysy. Zobaczcie, nie wiem, może i to przypomina rysy. Kiedyś chciałem wejść na rysy, nie udało mi się, wszedłem tylko do łańcuchów. A dzisiaj nie będę się wspinał na szczyt, ale mam nadzieję, że spędzę bardzo fajny weekend w Zakopanem. Bardzo serdecznie chciałbym Was zaprosić w tą niezapomnianą, mam nadzieję, przygodę w górach. W polskich górach, fresh air. Ach, można odetchnąć, w ogóle super jest. Zapraszam. Muszę Ci zrobić przebite, bo wyglądasz jak taki posąg. Ja nie wiem, czy Ty jesteś żywy, czy nie żywy. W tym stroju wyglądasz taki, że... Bardzo ładnie wygląda, przecież. Nie no, ładnie no. Nieważna jest okładka, ważne to, co jest w środku. A w środku pusto, przecież przeciąg wieje. Hela zobaczyła, co tam owieczki zobaczyłaś? Jest obronny. Co ona zobaczyła, niedźwiedzia? Tak, broni nas, jesteśmy bezpieczni. Ale pięknie osiedlony budyneczek tutaj. Ja mówię prawdę, ale ty jesteś Milutko, to ojoj, to jest taką dzidzią, cześć! O, ta jest Milusia, chce się... Góralski browar, tego szukaliśmy, ale to jest chyba na górze. Tak mi się wydaje, że to tam, tak czy nie? Ja cię krótca fix. Dobra, to jest fajnie, Aga. Ale jest piękny, zobaczcie, wow, wow, wow. Góry to jest mój żywioł normalnie. Wow, tam są? Giewont bodajże, tak mi się wydaje. Za chmurami schowany, a tutaj skocznia. Nice. Skąpane wzgórza w słońcu. Niebo szare. Demoniczne wręcz, bym powiedział. Jaka piękna paleta barw. Tutaj chyba Szymaszkowa. Kto to tak pięknie pomalował, powiedzcie. Wow, 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 wow. Ja w ogóle to cały czas te kolory tak się nasycają. Tutaj żółć, przychodzi jakiś róż, pomarańcz. Ja, magnifik. 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 No mój telefon chce sobie przyjść. Ona tu jest dobrze kręcona, ten pies. Tak pewnie skóra zdjęta z matki, nie? Na pewno. Uważaj sobie. Słuchaj. Człowiek raz na rok jest w górach i zamawia pierś z kurczaka z frytkami. Góralskie polskie jedzenie. Ale dałbym sobie rękę uciąć, ale prawdopodobnie tą rękę bym stracił, bo chciałem zupełnie coś innego. Ale sam już nie wiem, co dzisiaj mówię. Patrz. Baca, to co tak siedzisz? Baca!
Excuse me. A ta owca? Bata! Bata, skąd się ta owca wzięli? Skąd się ta owca wzięli? Wiatrem halnym przybyła do nas. Miód prosto z pasieki. Nie wiem, to bierzesz sobie widelczykiem, czy tam nożem i odklejasz. Jajecznica, warzywka, paróweczki. Tutaj Aga, to jest półka dla ciebie specjalnie. Zobacz. O, bacon. Dieta paleo może być. Co mamy tutaj? Żurek? A ty co robisz? Co to jest? Gofra? Kurde. Gofry. Zepsułem? Enigmatyczny to taki. Pani naprawi sytuację. O, proszę. No taki trochę. Nierozwinięty. Co ja bym bez pani zrobił? I kiszony ogórek. A gdzieś tutaj musi być do tego chyba smalczyk w takim razie. Sam jest smalczyk. Tak, mogłem zamówić wszystko, bo tutaj jest wszystko dostępne. Najdrożsi, smacznego. Co ty masz? Wegańskie. Wegańskie coś? Tak. Ty na słodko. Ja tutaj dzisiaj śledzik, rybka z morskiego stawu jeszcze. Z morskiego oka? Dokładnie tak. Sprawdzam was, czy jesteście czujni. Nie jesteśmy czujni, bo tam jest zakaz łowienia, stary. Tak, tak. A wy jesteście jakimiś influencerami? Totalnie. Ja również zostałem namówiony na waffle. Waffle. I tutaj również 3 serki do spróbowania. Zaraz zobaczymy, co jest 5. Co tutaj ten gentleman sobie zamówił? Malinki, pancake'i z bitą śmietaną i miodem. A we sobie miodu... To jest syrop klonowy. A syrop klonowy, jak w Kanadzie. A tu młoda dama co? Bułka z drzemem. Bułka z drzemem. A może być z drzemem. Nie, mogę nagrać. No ładne wyszły zdjęcia, tak? Oczywiście. Piotrek nie zdał egzaminu, ja też również po 15 zdjęciach. Nie ma tak jak selfie. Ale zrobiłeś mi taką dobrą kawę, że normalnie za 15 minut mnie wystrzeli na giełdę, nie będę musiał tam wchodzić. Cała droga tak wygląda, cała droga. Normalnie to jest wystawa parkingu. Zostań tu. I jak się leży? Super taka? Lawenda, no. Dobra? Znaczy smakuje tak jak kosmetyki lawendowe, mydła, jakieś takie szampony. Pamiętam, że takie coś używałem kiedyś. Tak poproszę, tak. Dobre, no. I mleko, owszem. Czyli nagramy jakieś smaki. Owcze mleko. Pani, może mogą być pani ręce na vlogu? Yes. Tak, my jesteśmy z Sanepidu właśnie i dokumentujemy w ogóle pracę w polskich górach. Uwa, róża i... Tutaj mamy smaki. Zachwycimy się tymi dostępnymi. Z mleka, czego? A może Helena chce? Aga jak zwykle weganka, traci wszystko co najlepsze. Oczywiście, no. Wszystko. Ja szanuję bardzo. Weganizm. Weganizm? Weganizm, ale ja szanuję lody owcze, stary. Owcze, no nie spróbować w polskich górach. Puścią, powiedziałem puścią. Widzisz jaki dobry? Zimna, fajna. Moje spodnie! Wow, wow. Ale zmyłem SPV sobie. Nie, on się trzyma, stary. Chcesz?
Fajnie, no zrób jej. Dolina Chochołowska słynie z tego, że znajduje się dużo takich jam, takich wnęk w ogóle w skałach. I ciekawy jestem, jaką tajemnicę właśnie skrywają te dziuple. Nie dowiemy się, póki nie sprawdzimy. Chodźcie ze mną. Te dziuple, stary, jesteś mistrzem. No właśnie, Adrian. Właśnie. Tuż Helena. No wszedłbym, ale tam nic nie ma tak naprawdę. To jest wyjście z mylnej, mi się wydaje. Nie mam to, tak, to jest. Tam Helenę, że potwór wyszedł. Nie ma nic? A echo będzie? Zakochana para, Piotrek i Agata, Piotrek i Agata. I chce mnie wpuścić. Dawaj mała, na górę. Chcę panowie popatrzą pod spódnicę. Plan Dobra. Jest taki, że Adrian obiecał, że kupi mi nową torebkę. W życiu. No przyznaj się. A nie tak serio, to ja jadę jestem z naszym kolegą. Ja nie jestem ty. A dobra, dawaj. Ja jadę z naszym miłym kolegą kolejka. Adrian chodzi pierwszy. Tak, tutaj kubołówkę mamy i wjeżdżamy za chwilę Szymoszkową, znaczy wy wjeżdżacie w górę. Tak, a później popatrzymy, porobimy zdjęcia i zjeżdżamy jako? Zjeżdżamy koleją butorową. Dokładnie, żeby wszyscy mogli moje majtki zobaczyć. Ty cały czas o tym samym. I tam Giewont na górze. No niestety nie mam ekipy, żeby tam się wdrapać, ale no nic, jest i tak fajnie. Fajno jest. Dobra, na dół, idziemy. Jak mówiłem, tak jestem. 20 minut mi to zajęło. Całą drogę z dołu przeszedłem właśnie na górę, na Gubałówkę, tak? Na Gubałówce jesteśmy i możemy podziwiać właśnie teraz. Stary, ty jesteś na Monteverestie. Nawet Coca-Cola po drodze kupił. Serio, kiedyś jak tutaj wchodziłem pierwszy raz i pamiętałem, że około 20 minut to zajmowało, ty mi nie wierzyłeś i faktycznie, jak wyszedłem, tak jest 23, mogę w końcu podziwiać piękne widoczki i spełniłem jakiś cel, bo wszedłem. Dolina Chochołowska nam nie była dzisiaj pisana, ale Szymusz Gubałówka jak znalazł. Także idziemy, pochodzimy sobie i co tam, zjemy jakąś kiełbasę może, czy coś? Pełen endorfin jestem po prostu. Trochę aktywności i od razu mi moc wróciła. Specjalna Coca-Cola dla blondynek. Jest napisane, w którą stronę odkręcać korek. Tak, w tą. Żeby dobrze trzeba odkręcić. A nie w tą. Poradzisz sobie teraz? No nie wiem, Adrian, odkręcisz mi? Wyczekaj, w którą, czyli w tą, czy w tą? Ja się boję iść. Ja nie schodzę. Adrian. Ja się boję, mam lęk wysokości. Wchodzić to pestka. 20 minut, ale zejść? To jest sztuka. Nie zjeżdżamy jednak butorową, bo jest zepsuta, pani nam powiedziała. Ale zobaczcie tutaj w ogóle. Takimi kijkami, jakby tylko był taki podest, a słyszałem, że chyba coś takiego kiedyś było, że taka właśnie ekstremalna kolejka, że tylko się staje, trzyma i się podróżuje. No, to by było mega emocjonujące. Jak myślisz, co jeszcze razem? Ewelina, Marek, pokaż. To oni, na pewno? Wiesz, jaki jest Marek, nie? Ja no. Nic nie będę, jak lubię chłopaczyny, ale nie będę ja nie mówić. Będę za plecami gadał, no ale różne, sami różni oni są, nie? Ludzie różnie gadają.
kochani, bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Ja byłem tutaj na zaproszenie tych oto bohaterów tego vloga. Bohaterowie vloga na zaproszenie hotelu, który jest właśnie za mną. Hotel Rysy, 5 stars. I on jest usytuowany bardzo blisko, bo tutaj tylko schodzimy w dół, na prawo i zaraz jest Watra. Taka restauracja bardzo popularna. A później już Krupówki i Zakopane. Także kochani, dziękuję wam bardzo. Idę jeszcze łyknę dopio, espresso dopio. Żeby chyba nie... dopo. Dopio. Żeby było później. Znowu znaleźć się na Giewoncie i lecimy fru do Warszawy. My też. Pa!